Tak wygląda teraz Londyn. A tak 800-tysięczne Leeds, którym wstrząsnęły wywołane przez obcych zamieszki. Wielka Brytania, którą znamy, kończy się na naszych oczach. Biden mówi, że jeśli lekarze go nie dopuszczą, to wycofa się z walki o fotel prezydencki. Przecieki z jego otoczenia potwierdzają, że na dniach faktycznie ma on zrezygnować. Kto w ostatniej chwili zmierzy się z Trumpem zamiast Josepha Robineta Bidena Juniora, bo tak brzmi jego pełne imię. Polska europosłanka wyjaśnia Ursulę von der Leyen, że tą aż zatkało. Najważniejsza w Unii Europejskiej polityk nie była w stanie ukryć zmieszania. Czy Ewa Zajączkowska przyniosła Polakom wstyd, czy miała słuszność i dobrze jej wygarnęło? To nie Pakistan, nie Jemen, ani Syria. Tak teraz wyglądają ulice Londynu. Londynu, w którym dziś już tylko architektura nie jest muzułmańska. Największe miasto zachodniej Europy, założone przez Rzymian w 47 roku naszej ery, ostatni raz zostało zdobyte w 1016 roku podczas najazdu Wikingów. Od tamtej pory nie udało się go zająć ani hiszpańskiej Wielkiej Armadzie, nie ugięło się pod naporem bombardowań III Rzeszy, ale teraz zostało przejęte przez muzułmanów bez choćby jednego wystrzału. Nie oznacza to jednak, że kolonizacja, której jesteśmy w Europie poddawani, przebiega łagodnie i jest pokojowa. Przekonało się o tym m.in. 800-tysięczne Leeds, w którym tuż przed weekendem imigranci wywołali zamieszki. Obrazy przypominające wojnę domową. Ulice pełne ludzi, jednak ciężko tam dostrzec rodowitego Brytyjczyka. Przyjezdni, którzy w dużej mierze pobierają zasiłki z kasy państwa, które ich przyjęło, tak wyrażają swoją wdzięczność. Podpalają autobusy, demolują infrastrukturę i przewracają policyjne radiowozy. Co było przyczyną rozruchów w Leeds? Zamieszki zaczęły się w dzielnicy Hare Hills. Iskrą, która podpaliła beczkę prochu, był incydent, podczas którego dzieci zostały zabrane przez opiekę społeczną, co wywołało oburzenie sąsiadów. Historia zatoczyła koło. Kiedyś to Brytyjczycy kolonizowali Trzeci Świat, dziś Trzeci Świat kolonizuje ich. Nawet niemiecki Onet, należący do Ringer Axel Springer, nie ukrywa już wielkiego wzrostu przestępczości w zachodnich miastach. Ciekawe, jaka może być tego przyczyna. Jak podają brytyjskie media, aż 82% nielegalnie przyjeżdżających do Europy stanowią mężczyźni. Mamy zatem dane, pod ciężarem których upada mit o uciekających przed wojną kobietach z dziećmi. 82% of illegal immigrants in the European Union last year were male. Liberalni politycy odpowiedzialni za przyjmowanie milionów nielegalsów doprowadzą w końcu do wielkiej tragedii. Podziały w europejskich społeczeństwach są coraz mocniej widoczne, a miejscowa społeczność zaczyna mieć tego po prostu dość. Jeśli dojdzie do pogromów, to właśnie europejscy przywódcy będą mieli krew na rękach. Ursula von der Leyen zostaje wybrana na szefową Komisji Europejskiej na drugą kadencję. Czeka nas więcej Zielonego Ładu, więcej dojeżdżania rolników i więcej walki z CO2, czyli apokalipsa europejskiego, w tym polskiego przemysłu. Odpowiada jej świeżo zaprzysiężona europosłanka z Konfederacji. Dla jednych robi to zbyt ostro, dla drugich bardzo celnie punktuje nieudolne rządy von der Leyen. Czy Ewa Zajączkowska posunęła się w swej wypowiedzi za daleko? A może ma rację i ostra krytyka Niemcy za cofanie Europy w rozwoju po prostu się należy? Von der Leyen zobowiązała bowiem państwa Unii Europejskiej do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90% do roku 2040, co jest założeniem absolutnie nierealnym. Przypomnę tylko, że jeśli Unii uda się ten cel zrealizować, to i tak nie będzie miało to większego znaczenia, ponieważ Europa produkuje dziś jedynie 10% światowego CO2. W tym samym czasie odpowiadające aż za 27% światowej emisji Chiny cały czas zwiększają swoją produkcję gazów cieplarnianych. Mordowanie europejskiego przemysłu absolutnie nic nie da, bo pozostałe 90% świata i tak zwiększa emisję gazów cieplarnianych. Ale wracając do wystąpienia Zajączkowskiej. A to co pani robi? Za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie pani, co myślimy o pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? O to. Nawet pani nie patrzy w moją stronę. Wstyd. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej ideologii.
a od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się pani kłaniać w pas. Dziękuję. Myślę, że bardzo dobrze, że te słowa wybrzmiały, bo jest naprawdę ogromna część społeczeństwa, która nie zgadza się i nie godzi się na obecną politykę skorumpowanych elit Unii Europejskiej. Może do von der Leyen, którą jeszcze nie raz widzowie wspomnicie za wprowadzenie wszystkich tych nowych ekopodatków, przez które staniecie się biedniejsi, a przez które planety wcale nie uratujemy, wreszcie coś dotrze. Narodowy Bank Polski trzeci miesiąc z rzędu zwiększa swoje zasoby złota łącznie o kolejne 19 ton, gromadząc w swoich skarbcach już przeszło 377 ton złota. Aktualnie złoto stanowi 13% polskich rezerw walutowych, ale zgodnie z zapowiedzią docelowo NBP planuje osiągnąć poziom 20%. W prowadzącej wojnę Rosji rezerwy złota stanowią 25% wszystkich rezerw walutowych państwa. Trend zakupu złota widać na całym świecie i to mimo jego rekordowo wysokich cen. W tym roku swoje rezerwy zwiększyły już m.in. banki centralne Chin, Indii, Turcji, a nawet Czech. Co takiego wiedzą, o czym my nie wiemy? Rosnące na świecie napięcia zmuszają do większej odpowiedzialności nie tylko banki centralne, ale i zwykłych ludzi. Ci, którzy zaopatrzyli się w rezerwy fizycznego złota przed pandemią czy przed wojną, mogli nie tylko spać spokojniej, ale także liczyć zyski. Po wybuchu zarazy w rok złoto wystrzeliło z poziomu 1200 na 2000 dolarów za uncję, notując aż 66% wzrostu. Następnie po ataku Rosjan na Ukrainę zyskało 36% w nieco ponad 2 lata. Czy możemy mieć pewność, że świat wreszcie stanie się spokojniejszy? Nic na to nie wskazuje, dlatego budowanie części oszczędności w złocie jest jak najbardziej rozsądne. Tylko gdzie wygodnie i przede wszystkim bezpiecznie kupić większe czy mniejsze ilości złota? Ja na przykład od pewnego czasu regularnie kupuję złoto na goldsaver.pl z każdym miesiącem zwiększając swoje rezerwy. Co ważne, kupuję fizyczne złoto, a nie jakieś tam giełdowe instrumenty, więc gdyby coś się działo, mam moje sztabki przy sobie i jestem bezpieczny. Dlaczego wybrałem Goldsaver? Bo umożliwia mi kupowanie jednouncjowych sztabek po kawałku, w dobrej cenie, z poziomu smartfona. Na bieżąco widzę, ile dokładnie mam już zgromadzone, a jak uzbieram całą sztabkę, to Goldsaver wysyła mi ją do domu. Nie muszę o tym nawet pamiętać, bo ustawiłem sobie zlecenie stałe na kwotę, która nie obciąża nadmiernie mojego budżetu. W każdej chwili mogę ją zmienić, dzięki czemu moje zakupy są elastyczne i dopasowane do bieżącej sytuacji. Dzięki regularności uśredniam też cenę zakupu złota. Nie ekscytuję się górkami, dołkami, nie podejmuję decyzji na podstawie emocji i clickbaitu. Zaraz minie rok, odkąd kupuję złoto na goldsaver.pl. Jeśli ty też chcesz spróbować, to z kodem dla moich widzów dostaniesz rabat 100 zł na pierwszą sztabkę. Wystarczy, że wpiszesz dla pieniędzy w polu, w którym wpisuje się kod. Według przecieków pochodzących od działaczy Partii Demokratycznej, Joe Biden lada dzień ma zrezygnować z walki o reelekcję. Dziwne, bo do tej pory zapierał się, że tego nie zrobi. Zapowiedział, że wycofa się z wyścigu o fotel prezydenta, jeśli lekarze po przebadaniu go orzekną, że zdrowie nie pozwala mu na pełnienie najważniejszej funkcji w państwie. Kiedy jednak mieliby go przebadać i w jakim trybie, tego już nie doprecyzował, więc nie wiem, czy warto brać te słowa na serio. Znajdźcie mi proszę lekarza, który uczciwie i bez żadnych wątpliwości stwierdzi, że Biden jest wystarczająco sprawny na umyśle, aby piastować tak odpowiedzialną funkcję, jaką jest przywództwo nad największym światowym imperium posiadającym w swoim arsenale ponad 5244 głowice jądrowe. Facet dopiero co pomylił swoją żonę z jakąś przypadkową kobietą, ale na szczęście Jill w porę się zorientowała i pobiegła mu na ratunek. Zobaczcie, jak radzi sobie z kilkoma stopniami, wsiadając do Air Force One. Oglądając to, ja nigdy nikomu tak nie kibicowałem, żeby wszedł po schodach. Chcecie usłyszeć jeszcze ciekawsze pytanie? Jeśli Biden nie wie, gdzie jest i nie ma pojęcia, z kim rozmawia, to kto tak naprawdę rządzi państwem? W sensie, kto steruje tym okrętem? To jest dopiero ciekawe. Z całą pewnością nie jest to Joe Biden, więc kogo w takim razie wybierają teraz Amerykanie głosujący na Bidena? Komu powierzają władzę, wybierając tego pana? To wszystkim steruje w jego imieniu z tylniego fotela. A na koniec mam dla was odrobinę niepokojącego dotyku i obwąchiwania w wykonaniu najpotężniejszego człowieka na świecie. Stand right next to me. And then we're gonna have... There you go. Got it? Okay. And the people in the back, you can spread out a little bit. You're in the front row. Do you remember that, Jordan? No, not smile. No date to your 30. Problem is,
You know, you guys, you got a heart. Yeah. All right. Sister. I like kids better than people. Yeah. Bardzo ciekawi mnie, co Biden myśli, wąchając w ten sposób dzieci. Ale zostawiając go już w spokoju, słuchajcie, będą to najprawdopodobniej ostatnie newsy w lipcu, ponieważ w poniedziałek kładę się do szpitala, żeby wycięli mi to. Torbiel bocz na szyi, podobno nic groźnego, ale zaniedbane przeze mnie przez tak długo, że no, trochę się rozrosło i generalnie już sięga nawet pod obojczyk. Będą operowały mnie dwa zespoły chirurgów, trzymajcie kciuki. Podobno nic groźnego, prosty zabieg, prosta operacja. Zanim się obejrzycie, wrócę do Was w jeszcze lepszej kondycji i zdrowiu. Dzięki, że jesteśmy razem w tych zwariowanych czasach, gdy świat staje na głowie. Do zobaczenia. Cześć.